Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mówimy kolejnego questa. Jest to tydzień Gwiezdne Wojny, a właściwie event. No i mamy zadaj obrażenie przeciwnikom lub szturmowcom najwyższego porządku karabinem blasterowym. Jak zrobić to zadanie? Pierwsze co, musimy sobie polecieć właśnie na miejsce, gdzie zdobędziemy ten karabin. Ja wam zaraz wszystko powiem, ale na wstępie chciałbym zachęcić do zostawienia subskrypcji, łapki w górę pod tym filmem, użycia mojego kodu twórcy SEIKAMSTAR. Oraz jeśli macie jakieś pytania, to po prostu piszcie w komentarzach. Dobra, a teraz co musimy zrobić? Musimy polecieć sobie właśnie na miejsce rozbitych pojazdów TIE, czyli po prostu tych takich statków kosmicznych, jakby czy tych statków Star Warsowych. No i tutaj musimy, jak widzicie, zabić tych szturmowców. Dlaczego? Dlatego, że ci szturmowcy dropią broń, dzięki której możemy zrobić tego questa. Czyli oni po prostu dropią taki blaster, którym możemy strzelać i zadawać damage. Tutaj, co ważne, warto sobie wcześniej wziąć jakąś broń. Ja nie mam pojęcia, czy mi się uda właśnie pokazać wam, dlatego że prawdopodobnie tutaj będzie 10 osób zaraz, ale spróbujemy oczywiście. No i co? Jeśli będziemy mieli już blaster, to po prostu będziemy musieli sobie zadawać damage. O, niestety dostałem. Będziemy musieli zadawać damage przeciwnikom lub im. Dlatego ja wam zaraz to pokażę. Zadanie jest generalnie dosyć proste, jednak chciałem to pokazać, dlatego że dużo osób może nie wiedzieć, jak zdobyć właśnie ten blaster. Ja tutaj postaram się właśnie pokazać. Idziemy sobie na to miejsce. Tak jak widzicie, już ktoś atakuje też. Tutaj, żeby nie dostać z tyłu zaraz. Czy jest to jaki? Jest blaster. Jak widzicie, to jest właśnie ten blaster. Gościu ten do mnie strzela już nim. I po prostu musimy sobie go podnieść i nim strzelać. Ja tutaj, o, on sobie tutaj wziął to miejsce. O, uda mi się go zabić. Powinno się zaraz mi go udać tutaj zniszczyć. Dobra, XD. Dobra, mamy go. No i możemy sobie z niego podnieść blaster. I teraz, jak widzicie, mamy blaster. Tutaj, z tego co wiem, to po prostu jest bardzo duża szansa, jeśli nawet nie 100%, że z tego szturmowca wyleci taki blaster. No i jest to tak naprawdę zwykły taki karabin w innej formie troszeczkę. On jest, tak jak widzicie, dosyć średnio celny w niektórych momentach, jak troszeczkę inny pattern ma po prostu. I jak widzicie, nie ma też w ogóle magazynku, tylko on się przegrzewa. Także jest dosyć ciekawa sprawa. Ja sobie tutaj mogę wziąć drugi. No i postaram wam się pokazać więcej, jak tutaj zadaje damage, może mi się uda. Teraz tak naprawdę jest już z górki, dlatego że jeśli nawet zabijecie jednego szturmowca, taki pro tip, to możecie wziąć blaster, jeśli wam wypadnie, i kolejnym szturmowcom zadaje damage. Dlatego to jest duży plus. A jak widzicie, tutaj są goście. Jak widzicie, z celnością no nie jest dobrze, dosłownie jak w filmie. O, uda mi się go trafić, nie uda mi się chyba, no nie udało mi się trafić. No ale założenie jest proste, bierzecie taki blaster, no i sobie strzelać. Ja oczywiście tutaj, jeśli ktoś jest mega jakiś słaby w Fortnite'a, polecam właśnie chwileczkę poczekać, parę godzin czy jeden dzień i po prostu iść zraszować właśnie te spoty tutaj, albo właśnie tutaj. Zdobyć blaster i postrzelać tych szturmowców, dlatego że jeśli chcecie zadać przeciwnikom damage, no to musicie na bardzo blisko podejść, bo jak widzicie, celność tego karabinu jest naprawdę no mierna. Także mam nadzieję, że wszystko wam wytłumaczyłem. Jeśli tak, to mam nadzieję, że zostawicie suba. I jeśli macie jakieś pytania, pamiętajcie, piszcie w komentarzach, a ja już nie przedłużam. Trzymajcie się, do następnego. Siema!